Walający się po chodnikach i drogach rowerowych hulajnogi elektryczne to obrazek dobrze znany z większości polskich dużych miast. Częstochowa to kolejne z nich, które chce to uporządkować. Miasto zamierza odholowywać nastrzeżony parking hulajnogi, które stoją w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Paweł Jędrusik. Choć akurat w poniedziałek w Częstochowie nie było łatwo trafić na źle zaparkowaną lub porzuconą hulajnogę elektryczną, to mieszkańcy nie mają wątpliwości. Parkują jak chcą. Gdzie im się skończy ta cała ważność, to spotyka się na każdym kroku. Przed domem, nad rzeką, w parku. Teraz trzy po drodze spotkałam. Takie opinie potwierdzają w Urzędzie Miasta, dlatego już niedługo usuwaniem hulajnóg z dróg będzie zajmować się Straż Miejska. Będą trafiać na płatny parking. Samo usunięcie będzie kosztować 166 zł, a każda doba na parkingu kolejne 32 zł. Są wyznaczone miejsca do tego, żeby hulajnogi parkować. Natomiast są przypadki rzeczywiście dosyć drastyczne, jeżeli chodzi o to, jak te hulajnogi są zlokalizowane, zaparkowane, porzucone, przewrócone. Bo nie w każdej sytuacji Straż Miejska w Częstochowie będzie interweniować. Miastu zależy na tym, aby zająć się głównie tymi skrajnymi przypadkami. My będziemy mogli się zajmować tylko hulajnogą, na przykład, która będzie na ścieżce rowerowej porzucona, jeżeli będzie na chodniku porzucona i będzie przeszkadzać w poruszaniu się dla pieszych, jeżeli będzie znajdować się w pasie drogowym. Natomiast nie będziemy usuwać, nie będziemy mogli zlecać usuwania takich hulajnóg, jeżeli na przykład będzie na trawniku czy gdzieś w obrębie jakichś tam krzaków. Gdy hulajnoga trafi na parking, opłatą ma być obarczony operator systemu, a ten zapowiada, że będzie egzekwował opłaty od osób odpowiedzialnych za niewłaściwe odstawienie hulajnogi. I w takim przypadku, jeżeli dojdzie do odholowania takiej hulajnogi przez Straż Miejską, na użytkownika z naszej strony, z firmy Bolt, może zostać nałożona kara na takiego użytkownika. Z podobnym problemem zmagał się Kraków. Tam wprowadzono tak zwane punkty mobilności. To do nich hulajnogi są przewożone, a płacą za nie trzy największe firmy oferujące hulajnogi w mieście. Na samym początku samych tych punktów, tak jakby mobilności, czyli miejsc, w których można pozostawić taką hulajnogę i tak samo można wypożyczyć taką hulajnogę u nas w strefie, czyli tak jakby w terenie wewnątrz drugiej obwodnicy, było 170, teraz jest ich 323. Porzucone byle gdzie elektryczne hulajnogi to problem widoczny w większości miast, w których działają wypożyczalnie tych pojazdów. Teraz wiele z nich będzie patrzyło na Częstochowę, bo jeśli tam uda się uporządkować sytuację, to wdrożone rozwiązanie będzie można skopiować gdzie indziej.